zmierza ku krzyżowi pamięci, prawdy i nadziei. Prawdy o zamachu smoleńskim, nadziei, że z tej śmierci, z tych śmierci wyrasta dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie. Nasza modlitewna pamięć włączona w modlitwę Kościoła i w modlitwę zarówno tych, którzy pielgrzymują na ziemi, jak i tych, którzy już osiągnęli kres swojego pielgrzymowania w niebie wiecznej Ojczyźnie. Polecamy się więc modlitwie Polaków, którzy są już u Boga. Polecamy się modlitwie Matki Najświętszej, Bolesnej Królowej Korony Polskiej, naszych świętych patronów. Ufamy, że to połączenie nieba z ziemią i ziemi z niebem, które tutaj wyraża się w naszej obecności modlitewnej przy krzyżu, da nam jako owoc. I kres naszego pielgrzymowania w wiecznej Ojczyźnie i po drodze Polskę wolną, niepodległą, suwerenną, sprawiedliwą, solidarną Polskę, która byłaby rzeczywistym królestwem Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej. Tak nam dopomóż Bóg. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. To nasze rycerskie hasło.